witam Państwa serdecznie na uroczystości poświęcenia i przekazania dwóch pojazdów pozyskanych dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest Forda Rangera oraz Quada Yamaha wraz ze sprzętem dodatkowym. W dniu dzisiejszym zamykamy budżet obywatelski, który wygraliśmy dzięki obywatelom gminy Złocieniec. Otrzymaliśmy 1997 głosów, ważnych głosów, które pomogły nam właśnie w wygraniu budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski pilotował nasz kolega druh Arkadiusz Jaworski, któremu dziękujemy za to, że poprowadził to wszystko. No i dziś przekazujemy, mamy przekazanie oficjalne sprzętu, który został zakupiony z tego budżetu. A co zostało zakupione? No między innymi, może największa rzecz, którą widać, jest to quad. Quad razem z dwoma przyczepami. Jedna przyczepa, na której ten quad jest przewożony, podpinana do Forda Rangera na przykład, i przyczepka do transportu osób poszkodowanych. Dodatkowo torba PSPR1 w formie takiego plecaka, akurat dodatkowo czujki tlenku węgla, dodatkowo quad, o czym trzeba wspomnieć, jest wyposażony w pług. W okresie akcji zima będziemy mogli wspomagać tutaj miasto przy odśnieżaniu jakichś chodników. Mocne wzmocnienie poprawy bezpieczeństwa w Złocieńcu? Na pewno bezpieczeństwo w gminie Złocieniec jest już zapewnione na profesjonalnym poziomie, ale też jest to wynik ciężkiej pracy strażaków i tego, że w naszym życiu strażacy pełnią bardzo ważną rolę i świadomość, że myślę, że każdy mieszkaniec wie, że jak trzeba na kogoś liczyć, to na strażaków można na pewno liczyć ich zawsze. I tego wynikiem był budżet obywatelski w ubiegłym roku i głosowanie, czego efektem było to ponownie pomysł strażaków o to, żeby ich jednostka mogła być doposażona w rzeczy, które są im niezbędne, został zrealizowany. I to też potwierdza przyzwolenie albo chęć społeczeństwa jako symboliczne pokazanie, że też mieszkańcy szanują to, co oni robią i też myślę, że jesteśmy dumni z tego, co dzisiaj mamy, że ten sprzęt jest sprzętem uzupełniającym i też nie ukrywam, tak jak komendant mówił, że myślę, że jednostka jest jedną z lepiej wyposażonych w województwie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnej i to, że ten sprzęt jest nowy, jest nowoczesny, jest przystosowany do różnorodnych warunków, sprawia chyba, że mamy satysfakcję o dobrej inwestycji. Właśnie, strażacy mają nowe mundury, nowy sprzęt, dobre samochody. Czy jeszcze czegoś im potrzeba? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że się będą szkolić, będą coraz lepszymi profesjonalistami i też mam nadzieję, że ta młodzieżówka nam się rozrośnie i więcej młodzieży będzie marzyło o tym, żeby zostać strażakiem. I to jest chyba najważniejsze, żeby mogło być zrealizowane. Będzie się chciał pan przejechać tym quadem? No mam nadzieję, że mi dadzą. Po to też chyba im kupowaliśmy, żeby dali się przejechać. Rangerem też. Ranger to była naprawdę dobra niespodzianka, bo okazało się, że w ostatniej chwili trzeba było szybko zareagować i też zareagowaliśmy szybko. Zebraliśmy pieniądze, znalazły się oszczędności. No i efektem było to, że ten Ranger jest taką wisienką na torcie razem z tym quadem i jeszcze z tą specjalną przyczepą, która jest za nami, która też jest swoistym wynalazkiem, który w Polsce nie ma sobie równych. Jest bodajże trzy takie sztuki, które zostały do tej pory wykonane, które są tak przystosowane do akcji właśnie jak ten sprzęt, który mamy. Dziś uroczystość w Złocieńcu, przekazanie nowego sprzętu. Jak ważny to jest sprzęt dla Państwowej Straży Pożarnej? To dla Państwowej Straży Pożarnej też ważne. Oczywiście dbamy o to, aby było w powiecie bezpieczniej, a Ochotnicze Straże Pożarne jak najbardziej nam z tym pomagają. Tutaj ten sprzęt oczywiście będzie służył w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Złocieniec, ale jak najbardziej też powiat drawski zyska na bezpieczeństwie. Jak z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej oceniana jest jednostka w Złocieńcu? To jest jednostka specyficzna. Najwięcej wyjazdów w ciągu roku w powiecie, a w skali województwa to jest trzecie, czwarte miejsce regularnie co roku. Także to jest jednostka bardzo ważna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i w gminie, i w powiecie. W trakcie uroczystości przyszedł alarm. Często tak jest, że podczas takich symbolicznych uroczystości mieszkańcy potrzebują pomocy? Chciałoby się powiedzieć, że był ohertowany ten alarm, ale no, zdarza się. Tak, jeżeli jednostka ma 300 wyjazdów w roku, no to duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej raz dziennie wyjedzie. Także ten alarm jak najbardziej tutaj
to jest rzeczywistość, codzienność. Dziś przekazanie sprzętu, dodatkowy sprzęt trafia do jednostki w Złocieńcu. Jak pan ocenia działalność tej jednostki? No akurat mam, że tak powiem, możliwość pewnego podsumowania i patrząc z pewnej perspektywy, jak jeszcze byłem burmistrzem akurat, jeżeli chodzi o Złocieniec. I cieszę się, że z roku na rok tego sprzętu jednak przybywa. To jest uzupełnienie tych wszystkich zakupów, które wcześniej było dokonywane może w tym szerszym składzie. Dzisiaj to jest uzupełnienie naprawdę bardzo fajne. Kład, który faktycznie ma możliwość dojazdu wszędzie. Dzisiaj jednostka wyposażona w ratownictwo i wodne, tak? Akurat brakowało tego sprzętu, który właśnie w tej chwili będzie bardzo mobilny. On dojedzie w każde miejsce, napęd na cztery, tak? No to jest Ranger, to jest naprawdę samochód bardzo dobry, wyposażony też w motopompę o wysokim ciśnieniu. Na pewno będzie to służyło na terenie, powiedzmy, może nie tylko gminy Złocieniec, ale i powiatu. Wiemy, że jednostka złocieniecka jest, no nie będę to ukrywał, no jest najbardziej mobilną, najwięcej pożarów, gdzie chłopaki wyjeżdżają. Jesteśmy w krajowym systemie, to jest też ważne. Stąd też środki, które otrzymuje OSP Złocieniec z krajowego systemu, również zawsze są przeznaczane jeszcze na dodatkowe doposażenie. Tu zarówno i środki, które zostały pozyskane i to bardzo fajnie, właśnie ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach chłopaki akurat i druhowie są tak postrzegani, bym powiedział, bardzo dobrze i to chyba nie tylko druhowie złocieniecy, czy powiedzmy w naszym powiecie, ale w całej Polsce, jak wiemy, cieszą się bardzo dużym zaufaniem. No bo wygrać też obywatelski program, gdzie ich wiem, że było chyba do 10 któryś raz z rzędu, no to jest też jednak poparcie bardzo mocne. I widzę, że społeczeństwo jednak coraz częściej popiera tego typu działania, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz, czy gmina, czy jednostka samorządu terytorialnego, ta najmniejsza gmina, miasto, czy nawet jeżeli powiemy o powiecie w szerokim tego znaczeniu, ma jedyną formację, której może użyć w każdej chwili. To są jednak jednostki ochotniczych straż pożarnych. Ja nie mówię o Państwowej Straży Pożarnej, chociaż wiadomo, że to jest główna oś jakby i główne oddziały, które powiedzmy są przygotowane bardzo fachowo. Ale jak dzisiaj zerkniemy na przykład na drabinę, zerkniemy na te wszystkie samochody, to przecież wiemy, że one są też potrzebują fachowca z uprawnieniami takich i naprawdę dobrze przygotowanego. Nie ma innej formacji w razie, nie wiem, już nie powiem o wypadkach prostych, ale różnego rodzaju zdarzenia, które są. Niech przyjdzie ciężka zima na przykład, stąd też ten pług, pytałem się dlaczego. No bo właśnie przy tej okazji burmistrz, wójt ma zawsze możliwość uruchomienia syreny alarmowej i zawsze na tych ochotników może liczyć. I to jest właśnie jedyna formacja, którą zawsze twierdziłem, że ona powinna być bardziej widziana też ze strony rządowej. Już tyle lat, kiedy się ochotnicy dopominają o jedną podstawową rzecz. No niestety nie udaje to się już przez kilkadziesiąt lat, mianowicie jakaś mała cząstka, powiedzmy, wsparcia ich w momencie, kiedy odchodzą na emeryturę, a jednak służą jako ochotnicy bardzo długo, nie? No niestety może przyjdzie jakiś też taki czas, że ci ochotnicy będą jednak zauważalni i jakąś cząstkę, bo wiemy, że działają społecznie. W tej swojej emeryturze, powiedzmy, będą mieli. Jak ważna jest straż pożarna dla władz powiatu drawskiego? Oj, to już nie będę wspominał, ile to było lat temu czy kadencji, ale kiedy startowaliśmy z programem powiatowym, z panem starostą Cebulą, to ten program, kiedy teraz go realizowaliśmy, okazało się, że jest w bardzo dużej części został zrealizowany. Ale to dlaczego? Dlatego, że właśnie ma wsparcie wielu instytucji. Powiat zawsze też jaką cząstkę dokłada do tego, czy w ramach konkursu, czy w ramach, powiedzmy, też dopłat do zakupu samochodu. W Nowym Worowie również dawaliśmy jakąś tam cząstkę. Teraz również samorząd Czaplinka wystąpił też, żeby dołożyć jakąś kwotę do tych kwot, które pozyskano. Ale trzeba powiedzieć, że w dużej części same samorządy nie dałyby radę. Wiemy, że samochody, które dzisiaj są bojowe, czy lekkie, czy powiedzmy średnie, czy ciężkie, kosztują setki tysięcy złotych dzisiaj, tak? To taki ciężki samochód to już wchodzi w kwotę około miliona złotych, tak? Ponad nawet. Ale tutaj bardzo fajne są wsparcia wojewódzkich funduszów, Narodowych Funduszy Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, marszałków, tak? Urzędu Marszałkowskiego w programach, które są opracowywane, powiedzmy, co kadencję, zawsze znajduje się bezpieczeństwo. I to jest właśnie ten plus i tego wsparcia. Do tego, jeżeli dodaję jeszcze samorządy w każdym szczeblu, samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki,
to można zawsze uzyskać tą maksymalną, powiedzmy, możliwość. I tutaj widzimy tych pojazdów naprawdę, to są w tej chwili wszystkie nowe pojazdy, tak? A jeszcze niedawno, tak jak pamiętam, ten samochód japoński, ten lekki, kupowany lata temu, on jako pierwszy wszedł do rozdziału bojowego do SP w Złocieńcu, gdzie tu były wszystkie jeszcze samochody stare i powiedzmy podnośnik jeszcze też lata, kiedy był modernizowany. Siedziba karetki pogotowia to jest następny element, który bardzo fajnie udał mi się kiedyś, i to się stało później w różnych OSP, zgrać właśnie też z wyjazdem ochotników. No przecież oni wspólnie razem wyjeżdżają do różnego rodzaju działań. Tam, gdzie mamy wypadek, tam, gdzie mamy pożar czy inną tragedię, no to zapobiegawczo, jeżeli nawet nie trzeba, to ta karetka i ten ambulans również jedzie. I to jest cenne. Tu wsparcie naprawdę gro instytucji powoduje to, że przynajmniej na terenie naszego powiatu te straże pożarne, o której byśmy nie mówili gminie, naprawdę jest odczuwalne i widoczne.